Witam Was w kolejnym icebergu na moim kanale. Będzie to jak zawsze do tej pory iceberg autorski, napisany w 100% przeze mnie. Będzie on poruszał temat polskich miejskich legend, bardzo wdzięczny i interesujący temat do analiz i filmów. Starałem się, aby to, jak nisko jest dana miejska legenda, korelowało z jej popularnością, czy tym, jak bardzo się ją kojarzy. Dlatego u góry będą miejskie legendy, z których na pewno znaliście i lub wierzyliście w chociaż jedną, a im głębiej, tym mniej znane. A na samym dole, zresztą sami zobaczycie. Niestety nie oczekuję, że wyczerpię tutaj temat miejskich legend, bo polskie miejskie legendy mają to do siebie, że wiele to absolutne prywaty, ekskluzywne tylko dla jednego miasta, wsi, czy nawet dosłownie części wsi lub miasta, z czego z niektórych pewnie w internecie nie ma już nawet śladu. Kto wie, ile takich miejskich legend przepadło, bo nikt się o nie nie zapytał. Na początku chciałbym powiedzieć, że jestem świadom istnienia takiego filmu jak Polskie Miejskie Legendy Iceberg użytkownika Coffee Shop. I chciałbym zaznaczyć, że mój film absolutnie nie jest próbą podrabiania tego filmu, czy też próby wybicia się na nim. Mój film zabiera w 100% oryginalny research i treść i był robiony, kiedy o tym filmie po prostu zapomniałem. I dopiero podczas pisania tego intro przypomniałem sobie, że taki film istnieje. Jeżeli pan Coffee Shop obejrzy ten film, to chciałbym zaznaczyć, że jeżeli uważa pan, że mój film jest podróbką, to przepraszam za takie odczucia, ale nie ma nią być i nie ma nam w celu czegoś takiego w żadnym wypadku. Ostatnie co powiem to to, że ten film jest moim wielkim listem miłosnym do polskiego folkloru miast, wsi i historii oraz różnych jego rzadko odkrywanych kątów. Jest też moim największym icebergiem w historii tego kanału. Więc skoro już wszystko wiecie, zapraszam Was na polskie miejskie legendy Iceberg. Czarna Wołga. Najbardziej znana miejska legenda w Polsce i taka ikona miejskich legend jako fenomenu w naszym kraju, taką jaką w Ameryce jest na przykład Strefa 51 czy Bigfoot. Czarna Wołga to pojazd, który rzekomo miał krążyć po Polsce, zwłaszcza w nocy, i porywać dzieci. Zazwyczaj wyglądał jak normalne auto, ale zdarzało się, że miał czerwone światła, białe firanki w oknach, rogi zamiast lusterek, czy jeździł bez wydawania żadnego dźwięku. Były różne warianty tej legendy oscylujące wokół tego, kto jeździł pojazdem, czym był sam pojazd i co robił. Tak też pojazdem były nie tylko Wołgi, ale też czarne BMW, czarne Mercedesy, czarne Dacie, a nawet czarne karawany. Kierowcami byli księża, zakonnice, agenci SB, naziści, duchy, demony, sam szatan, podejrzani łysi ludzie, szataniści, a nawet wampiry. Pojazd albo porywał dzieci, albo zatrzymywał się, z okna wychylał się kierowca i pytał się, która jest godzina. Następnego dnia o tej samej godzinie podający przechodzień umierał albo był porywany i nie można było go odnaleźć. Czarna Wołga była popularna nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach bloku wschodniego, takich jak Rumunia, Rosja, Bułgaria, Ukraina. Znaleźć można ją nawet było tak daleko jak Mongolia. Gdziekolwiek był komunizm, zdaje się, była Czarna Wołga. I co ciekawe, legenda ma z komunizmem bezpośrednie powiązanie, przynajmniej w Polsce. Istnieje bowiem pewna teza, która głosi, że historię tą wymyślili komunistyczni politycy, żeby odstraszać dzieci od duchowieństwa i religii, bo wiecie, zakonnice i księża jeżdżą Czarną Wołgą, więc straszono tym dzieci, żeby te nie ufały osobom religijnym. Niedawno legenda poniekąd odżyła przez zainteresowanie domniemanym zaginionym polskim filmem o niej pod tytułem Czarna Wołga. Film ten miał rzekomo być horrorem i wywołać panikę w Polsce, ale wątpię, że w ogóle istnieje bądź istniał i większość ludzi podziela to zdanie. Co ciekawe, ponoć Czarna Wołga sama w sobie miała być nowszą wersją jeszcze starszej miejskiej legendy o czarnej karocy pochodzącej ze Śląska. Śląsk lubi być na tym kanale najwidoczniej. Rakotwórcze słodycze. To legenda miejska z okresu komunizmu w Polsce i postępujących po nim lat 90. i przemiany ustrojowej. Według niej kilka marek popularnych słodyczy w tamtych okresach było rakotwórcze. Pierwsze były gumy Turbo, popularne gumy do żucia, które dzieci kupowały, żeby zbierać zdjęcia samochodów dołączone do każdego egzemplarza. Ta wersja legendy była najbardziej popularna i według niej to dlatego Turbo przestały być w Polsce dystrybuowane, co było nieprawdą. Drugie były gumy Kaczor Donald z komiksami, a trzecie i najdziwniejsze batoniki Kukuruku. Były też takie bełkoty o gumach Huba Buba i gumach Dynastia. Genezą tego może być mała panika z lat 90. w Polsce spowodowana obawianiem się przez ludzi składników z E w nazwie na tyłach opakowań, które uznawano za rakotwórcze chemiczne związki. Było to spowodowane fałszywymi listami rzekomych skutków ubocznych składników typu E i wszyscy w nie wierzyli, bo brzmiały naukowo i poważnie i nikt nie sprawdzał, o co z nimi chodzi, zwłaszcza, że powoływały się na francuskie szpitale. A jak wiadomo, są ludzie, szczególnie boomerzy,
którym wystarczy powiedzieć, że coś potwierdza jakaś zaufana grupa, żeby uwierzyli w najgorszą głupotę. Szymborska nie zdaje matury z Szymborski. To jest miejska legenda opowiadająca o tym, że słynna polska poetka Wisława Szymborska miała nie zdać matury z własnego wiersza, który zinterpretowała powiedzmy prawdziwie, bo miała go zinterpretować ponoć tak, jak widzieli to sobie maturzyści, żeby wykonać go poprawnie, a nie po swojemu. Legenda okazała się fałszywa, a zdementował ją sekretarz pani Szymborskiej Michał Rusinek. Twierdzi, że to tylko legenda, która powstała przez gazetę Dziennik i przez prosty fakt, że wiersze Wisławy Szymborskiej pojawiały się często na maturze. Zresztą, kto nie lubi dobrej historii opowiadającej o tym, jak to szkoła jest zła i niszczy w ludziach kreatywność i wolne myślenie? To wyjaśnia popularność tej historii, zwłaszcza, że zestawia jako przeciwnika systemu szkolnictwa szanowaną i uznawaną za inteligentną osobę. Na podobnej zasadzie działają te wszystkie anegdoty, że niby Einstein nie lubił matematyki i tak dalej. Czarny Roman. W Czarnobylu arcykurwa reaktor zrobił wybuch reaktora! Czarny Roman, którego prawdziwe imię to Jan Wiesław Polkowski, to najsłynniejszy bezdomny w Polsce. Chodził po śródmieściu w Warszawie i zaczepiał ludzi, twierdząc, że z świadomością nieśmiertelności mordu i bełkocząc inne rzeczy tego typu, głównie o tym, że został zabity, że nadejdzie apokalipsa, że był świadkiem morderstwa i tak dalej. W jego bełkotach często pojawiały się takie zwroty jak świadomość mordu, czy właśnie arcy kurwa morderca. Nie podobaj się, kurwa, nieładnie wygląda, człowiek, wiesz? Osobiście poznałem legendę Czarnego Romana jako 10-latek na portalu Grono.net w wątku o śmiesznych menelach i bezdomnych. Teoria o jego powiedzmy powstaniu jest taka, że dawniej był albo hazardzistą, albo cinkciarzem i oszalał przez utratę pieniędzy. Inna, że zwariował po tym, jak w wyniku dotkliwego pobicia uszkodzono mu mózg. Mimo jego upiornej powierzchowności, warszawiacy bardzo go lubili i uznawali go za ikonę miasta oraz kogoś, kto nadaje mu smaku. Niestety, Czarny Roman zmarł 5 grudnia 2017 roku przed jednym z warszawskich zamków. W jego pogrzebie uczestniczyli ludzie, którzy znali go z ulicy oraz jego rodzina, która wróciła do Polski z Ameryki. Generalnie bardzo smutna historia człowieka, którego wielu niezapomnianych z nim ludzi uznawało za strasznego, podczas gdy tak naprawdę był po prostu niezrozumiany. Kopa Cwila. Kopa Cwila to sztuczna góra wniesiona na terenie miasta Warszawa, stworzona w latach 70. Według legend znajdować się pod nią ma jedna z kilku rzeczy. Metro, bunkier, tajna baza Ludowego Wojska Polskiego czy schron przeciwatomowy. O tajnych bazach LWP i ogólnie komunistycznego rządu Polski będzie nieco niżej. Ostatnio legenda miała lekki renesans, bo przypomniano o niej w odcinku popularnego serialu Blok Ekipa autorstwa Bartosza Walaszka, gdzie pokazano, że znajduje się w niej tajna baza Bloku Wschodniego, gdzie przechowywany jest żywy trup Jaruzelskiego oraz bursztynowa komnata, której pilnuje. Bursztynowa komnata to zaginiony wystrój komnaty Fryderyka Hohenzollerna, który trafił do Petersburga, a podczas II wojny światowej został ukradziony i przewieziony na tereny III Rzeszy. Armia Czerwona próbowała odnaleźć bursztynową komnatę, ale nie powiodło im się to i do tej pory nie wiadomo, co stało się z tym zaginionym skarbem. Fałszywe cytaty. Fałszywe cytaty to słynna kategoria miejskich legend i przecierają one poniekąd linię między miejskimi legendami i Lost Media. Pierwszy, najsłynniejszy cytat to: a teraz drogie dzieci, pocałujcie misia w dupę. Pochodzi on z bardzo starej dobranockiej Miś z okienka. Program nadawany był na żywo i tamto prowadzący, nieświadomy, że kamery jeszcze nagrywają, miał pod koniec odcinka powiedzieć: a teraz drogie dzieci, pocałujcie misia w dupę. A potem rzekomo miał też dodać: a teraz idę se na piwko, czy tam na wódkę. W innej wersji miał upaść pijany i powiedzieć kilka razy: dupa, 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 a potem śmiać się i wtedy powiedzieć: pocałujcie misia w dupę. Jeden z prowadzących faktycznie często miał problemy z alkoholem. Oficjalnie taki cytat ponoć nigdy nie miał miejsca i prowadzący stwierdził, że zostało to wymyślone przez innego pracownika telewizji polskiej, Czesława Nowickiego, prezentera Pogody. Nagrania cytatu absolutnie nigdzie nie ma, ale wszyscy, masa ludzi starszych i młodszych, zarzeka się, że to widziało, z czego młodsi powodzują się na babcie, ojców i tak dalej. Następny legendarny cytat pochodzi z programu interaktywnego / teleturnieju dla dzieci Hugo. W nim dziewczynka miała opowiedzieć na pytanie Hugo, co jadła na śniadanie, wymieniając masę potraw, aż w końcu Hugo powiedział: toś się nawpier, potem szybko obracając to w najadła. Tego też nigdzie nie ma nagranego. O teleturnieju Hugo też będzie w tym icebergu w jeszcze jednym entry niżej. Ostatni cytat to: ty jebany sierściuchu. Miał on pojawić się w programie Od przedszkola do Opola. Tam dziewczynka spytana o to, jak ojciec nazywa kota, miała odpowiedzieć: ty jebany sierściuchu, albo ty pierdolony sierściuchu. Tego też ponownie nigdzie nie ma, ale osobiście uważam, że ten cytat mógł jak najbardziej istnieć. Dlaczego? Otóż dawniej w TVP ABC leciał taki program jak Mali Światowcy i zgadnijcie, co stało się w jednym odcinku. Dosłownie taka sama wpadka jak z sierściuchem. Zobaczcie sami.
Dobra, to zrobimy małe czary mary. Kto umie czarować? Ja. No to zaklęcie, proszę, Andy. No. Czary mary, twoja stara to twój stary. Ojej. Coś widzę, że nie zadziałało. A jak widzicie, to, że serial nie był nadawany na żywo, nic nie zmienia. I taki fragment faktycznie mógł się w nim pojawić. A tymczasem przejdźmy dalej. Puma w Polsce. Pumy to jedno z moich ulubionych wielkich kotów, bo ulubione są irbisy śnieżne. Kiedyś w Polsce pojawiły się popularne plotki, że po kraju krąży puma, która atakuje ludzi i zwierzęta gospodarskie. Spotkań z pumami w Polsce było kilka na przestrzeni lat od 2008 roku i za każdym razem była to fala paniki, którą zapominano po jakimś czasie. Było to też irracjonalne, bo sama puma była widziana dosłownie w całej Polsce, co byłoby niemożliwe, więc naturalnie mieliśmy tutaj do czynienia raczej z, tak jak mówiłem, paniką, a nie spotkaniami z faktycznym zwierzęciem. Istniały też historie bardzo podobne, ale obecnie mniej znane, o piraniach w Wiśle czy krokodylu nad Jeziorem Białym w 1995 roku. Legenda, co ciekawe, miała swój powrót w 2020 roku, kiedy to w całej Polsce słynna stała się kontrowersyjna kwestia zabrania pumy o imieniu Nubia od właściciela, który trzymał ją w domu i twierdził, że jest niegroźna, i przez posiadanie takiego nietypowego zwierzaka został pewnym internetowym celebrytą. Aby uratować swoje zwierzę od trafienia do zoo, wsiadł z nim do samochodu i uciekł do lasu, gdzie był poszukiwany przez policję. Na nic się to niestety nie zdało, bo puma w końcu trafiła do zoo. Złoty pociąg. Często coś bliskiego mojemu sercu jako Dolnoślązakowi. To Złoty Pociąg to domniemany pociąg należący do III Rzeszy, który miał wyruszyć pod koniec II wojny światowej z Wrocławia do Wałbrzycha, a następnie w toku czasu zostać gdzieś ukryty, czy to w nasypie, czy tunelu, czy w kompleksie Rize. Pociąg ten miał zawierać kosztowności z Niemiec oraz inne zrabowane m.in. ze Związku Radzieckiego. Może bursztynową komnatę? Legenda była hitem w latach 2015-2016 i stała się słynna na całą Polskę. Przyjeżdżano masowo do Wałbrzycha i poszukiwano złotego pociągu, ale w końcu ustalono, że po prostu niestety nie istnieje. A ludzie, którzy w niego wierzyli, stali się pośmiewiskiem. Sam pamiętam, że ten mit odkryłem po raz pierwszy przez rozmowy z ojcem, a potem przez usunięty już film użytkownika Brzydki Burak na YouTube, gdzie opowiadał, że ktoś dał mu do zniszczenia na strzelnicy płytę z jakimś ARG z tym pociągiem, czy jakoś tak. Dalej w Icebergu będzie jeszcze więcej o rzekomych dziwnych eksperymentach III Rzeszy na terenie Polski i innych zagadnieniach związanych z tym okresem, więc jeżeli was to interesuje, to polecam oglądać dalej. Morderstwo Andrzeja Lepera. Andrzej Leper był polskim politykiem. Jako że polityka nie jest celem tego Iceberga i tego kanału i unikam jej na tym kanale właśnie, to pominę, co właściwie robił Andrzej Leper i przejdę do meritum. Istnieje bardzo popularna miejska legenda, że Andrzej Leper nie popełnił samobójstwa, tylko został zamordowany lub zmuszony do samobójstwa. Miało to się stać dlatego, że Leper miał w planach ujawnić jakieś rzeczy na innych polityków, albo po prostu był niewygodny w taki czy inny sposób. Śmierć Lepera do tej pory budzi wiele pytań w wielu polskich środowiskach politycznych, podobnie jak podejrzane śmierci celebrytów, takich jak Michael Jackson na Zachodzie. Imperium Lechitów. Imperium Lechitów jest historyczną legendą opowiadającą o tym, że Polska miała być w starożytności silnie zaawansowanym państwem, imperium większym niż rzymskie, do tego stopnia, że od nazwy Lach, czyli Polak, pochodzi nazwa Boga w islamie Allah. Te teorie wahały się od autorskich historii po kopie rosyjskich bełkotów o Hiperborei i Wszechrusi. Wahały się też od po prostu Polska była imperium, czy Polacy byli silniejsi niż podaje to mainstreamowa historia, po Polacy mieli jakieś super technologie jak mityczni Atlantowie. Entuzjaści tej teorii, / legendy, / alternatywnej historii zaczęli być nazywani turbolechitami i stali się pośmiewiskiem internetu i robiono o nich masę memów. Prawdziwi polscy rodnowiercy byli zdenerwowani na turbolechitów, twierdząc, że sprawiają, że zainteresowanie starożytną przedchrześcijańską Polską oraz rodnowierstwo staje się przez nich pośmiewiskiem. Z tą legendą jest tak, że trudno tutaj stwierdzić, kto tak naprawdę w nią wierzy, a kto troluje i tylko udaje turbolechitę, zwłaszcza że ta teoria przymarła jakoś około 2020 roku i przynajmniej z tego, co widzę, było więcej samych jej parodii niż ludzi faktycznie w nią wierzących, no chyba że o czymś nie wiem. Plus i minus backmaski. Piotr Łuszcz, znany też pod pseudonimem Magik, to człowiek uznawany za legendę polskiego hip-hopu i często określany najlepszym raperem w jego historii. Jego życie jednak naznaczone było tragedią. Według jego najbliższych znajomych Magik, żeby uniknąć przymusowej służby wojskowej, zaczął udawać chorego psychicznie i skończyło się to tym, że wpędził się przez to w problemy z poczytalnością. Według innych źródeł po prostu cierpiał na depresję albo miał problemy z żoną i kolegami.
Niezależnie od przyczyny zakończyło się to tym, że Magik popełnił samobójstwo skacząc z okna swojego mieszkania. Według pewnej legendy, Magik miał umieścić informację na temat tego, że planuje popełnić samobójstwo lub ogólnie sobie coś zrobić w utworze Plus i Minus, który po odwróceniu tzw. backmaskingu miał wyjawić tajną wiadomość od Magika. Magik miał przewidzieć to, że skończy ze swoim życiem i umieścić to w tej piosence. Nawet miał powiedzieć coś w stylu: jego słów trzeba słuchać tyłem, czy jakoś tak, nie jestem pewny, gdzie to powiedział. Jeżeli ktoś posiada źródło, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby mi je podał. Zamach w Smoleńsku. 10 kwietnia 2010 roku miała miejsce katastrofa lotnicza polskiego samochodu wojskowego. Zginęło w niej prawie 100 osób, w tym ówczesny polski prezydent Lech Kaczyński wraz z pierwszą damą. Momentalnie wokół zdarzenia narosło wiele legend i kontrowersji, z czego największą było to, że miał to być rzekomo zamach na prezydenta ze strony rządu Rosji. Czyniłoby to zdarzenie pierwszym zamachem na prezydenta Rzeczypospolitej, i to udanym, od czasu zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza. Wersja z zamachem była bardzo popularna i nadal jest do tej pory, biorąc pod uwagę to, że incydent miał miejsce na terenie Rosji i to, że zginął w nim prezydent. W internecie zaczął krążyć film nagrywany przez postronnego świadka, który miał przedstawiać domniemanych rosyjskich żołnierzy czy agentów zabijających ocalałe ofiary. Popularnym memem w tamtym okresie stało się pisanie pod losowymi filmami na YouTube "słychać strzały" jako nawiązanie do tego filmu, bo kiedyś pod nim było pełno właśnie takich komentarzy. Gryglicki. Gryglicki to bardziej creepypasta lub ARG, ale uznałem, że go tu umieszczę, bo stylizuje się na taką miejską legendę, więc uznałem, że pasuje tak, powiedzmy, honorowo, żeby uhonorować intencje autora. Jest to rzekomy zmiennokształtny potwór, tak zwany Skinwalker, i pojawiał się w filmach będących stylizowanych na kasety VHS. Osobiście skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem fanem Gryglickiego. Uważam go za erzac zachodnich trendów na siłę przenoszony do Polski. Jego obrazki są brane z rzeczy typu Mandela Katalog czy innych strasznych opowieści z zachodu, a sam fakt, że Gryglicki to Skinwalker, no nie pasuje do Polski, ponieważ Skinwalker to stworzenie niezawodnie i zawsze powiązane z rdzennymi Amerykanami, a jedynym znanym rdzennym Amerykaninem, jaki żył w Polsce, był zmarły już niestety Satok z Gdańska. Jeżeli autorowi tego podoba się tworzenie tego projektu, to okej, mi to nie przeszkadza. Czemu by mi miało przeszkadzać? Niech sobie robi, jak najbardziej. Po prostu stwierdzam, że nie nazwałbym się tego fanem. Czarny pies z Ogrodzieńca. Najwyższa pora na pewne ciekawe połączenie legendy o duchu i legendy o kryptydzie. Zgodnie z tą legendą, zamek w Ogrodzieńcu na Śląsku miał dawniej bardzo okrutnego właściciela, krakowskiego kasztelana Stanisława Warszyckiego. Kiedy zmarł, na zamku miał pojawić się ogromny czarny pies na 3-metrowym łańcuchu. Czarny, widmowy pies z czerwonymi, świecącymi się oczami. Według legendy ten oto pies to właśnie kasztelan Warszycki, który został ukarany za swoje grzechy, za życia przemianą w to stworzenie. Jest to jeden z najbardziej znanych polskich duchów / kryptyd. Psa ponoć winiano jeszcze w latach 60. i dalej. Można znaleźć w internecie opisy, jakoby młody człowiek nocując w zamku mógł usłyszeć za sobą brzęk łańcucha i być gonionym przez psa. Uratowało go tylko to, że nadszedł dzień, co przegoniło ducha i mógł spokojnie wyjść z jeziora, w którym się ukrył. Konie ponadto boją się ponoć przechodzić przez bramę zamkową. Kompleks Rize. Kompleks Rize to kolejny obiekt na liście z mojego województwa dolnośląskiego i jedna z jego charakterystycznie rozpoznawalnych atrakcji. Sam obiekt jest jak lotnisko w Denver czy Strefa 51, czyli jest to faktycznie istniejący obiekt, to potwierdzi każdy, ale narosło wokół niego tyle legend, że sam się nią poniekąd stał. Był to największy projekt górniczo-budowlany III Rzeszy. Oficjalnie miała to być jedna z kwater Adolfa Hitlera, ale wy nie jesteście tu, żeby usłyszeć to, co oficjalne, prawda? Według legend sięgających lat tuż po wojnie, aż po dziś, miało się w niej znajdować multum rzeczy. Haunebu, czyli pojazdy przypominające UFO, pewien wynalazek, o którym będzie później, laboratoria tworzące jakieś dziwne eksperymenty, czy nawet jeszcze inne dziwne rzeczy. Osobiście byłem tam raz jako 9-latek i bardzo mi się spodobała budka wartownicza w Waliniu. Kupiłem sobie tam parę pamiątek, które mam aż do dziś. Klaun z Koszalina. W roku 2018 internet obiegły zdjęcia i filmy przedstawiające strasznego, tajemniczego klauna w mieście Koszalin. Był on dosyć niepokojący, a ludzie wymieniali się jego zdjęciami i filmami, gdzie go widzą, a sprawa klauna mordercy zainteresowała się masą youtuberów, w tym popularny DJ Palasite, który rozwiązał zagadkę i zdemaskował klauna. Okazało się, że miał być tak naprawdę akcją marketingową miasta Koszalin. Generalnie był to hicior.
Myślę, że pomysł klauna z koszenia zainspirowały głównie dwie rzeczy. Film To, wypuszczony w 2017, który stał się fenomenem na świecie i rozpopularyzował na nowo ideę strasznego klauna, oraz fenomen ludzi przebierających się za strasznych klaunów z 2016, kiedy to na całym świecie ludzie przebierali się za klaunów i straszyli ludzi dla zabawy, choć zdarzały się też wypadki, kiedy robili faktycznie złe rzeczy. I tym klaunowym akcentem kończymy warstwę z najbardziej znanymi polskimi miejskimi legendami. Czas zejść głębiej, a to dopiero początek tej góry lodowej. Czerwona wstążka na wózku. Zacznijmy tą warstwę prawdopodobnie najpopularniejszym mitem z niej. Czerwoną wstążką na wózku. Do niedawna bardzo popularne wśród matek było wierzenie, że jeżeli niemowlę jest niegrzeczne, to ciąży na nim urok czy inna klątwa. Wtedy trzeba było robić jedną z kilku rzeczy. Przydlać jajko, nasmarować dziecku czoło brudną pieluchą, albo zawiesić na wózku czerwoną wstążkę, żeby odganiała uroki. Tak. Józef Tkaczuk. Od przełomu lat 80. i 90. na warszawskim Grochowie i Saskiej Kępie zaczęły pojawiać się graffiti z jednym imieniem i nazwiskiem. Józef Tkaczuk. Z czasem zaczęły się one rozpowszechniać w całej Polsce oraz na świecie jako znak Polaków, taki polski Kilroy. Ale skąd właściwie wziął się ten człowiek i kim był? Był to woźny z podstawówki na Saskiej Kępie. Cały Józef, jak i jego pseudonim, jak i nadali mu uczniowie, Turek, był w sumie dosłownie wewnętrznym żartem, który rozpopularyzował się w całej Polsce jako miejska legenda i był takim powiedzmy protomemem. Hasła z Józefem Tkaczukiem były często używane do ciśnięcia z polityki, bo sprejowane były nimi czasami plakaty innych polityków i mieliśmy takie hasła jak na przykład Józef Tkaczuk na prezydenta, czy Józef Tkaczuk dobrym demokratą, Polakiem i Turkiem. Józef Tkaczuk pojawiał się nawet w reklamach jako nawiązanie. W internecie znalazłem też rzekomo wiadomość o śmierci Józefa Tkaczuka, ale ta pochodzi z Dzierżoniowa, więc to raczej nie jest ta sama osoba co warszawski Józef Tkaczuk. Jeżeli ktoś wie, czy prawdziwy Józef Tkaczuk nie żyje, czy nadal jest z nami na tym świecie, to byłbym bardzo wdzięczny za informację, bo jest to postać dla naszej polskiej miejskiej kultury kultowa. Tajne pomieszczenia pod Pałacem Kultury. Pałac Kultury to jedna z najbardziej kontrowersyjnych budowli w Warszawie, a nawet w całej Polsce, przez swoją symbolikę rzekomej niby przyjaźni Polski ze Związkiem Radzieckim. Według wielu teorii, pod Pałacem Kultury właśnie znajdują się tajemnicze pomieszczenia stworzone jako bunkry dla polskich polityków, a także stacja kolejowa, tajne przejście na dworzec centralny, siedziby szefów PZPR, cała wielka komunistyczna tajna baza. 11BX1371 11BX1371 to istny hit polskiego internetu z 2015 roku. Był to niby straszny, kryptyczny film, gdzie facet w ptasiej masce chodzi po sanatorium Zofiówka w Otwocku. Posiadał on ukryte w dźwięku i filmie urywki zdjęć zbrodni, a sam film był interpretowany często jako groźba terrorystyczna skierowana w stronę Stanów Zjednoczonych. Okazało się jednak w końcu, że jest to fake, bo autor filmu, Parker Wright, się ujawnił. Całość to najprawdopodobniej był projekt artystyczny, generalnie w późnych latach 2000 popularne były filmy tego typu w Polsce. Mieliśmy m.in. Krainę Grzybów, a w Ameryce była taka akcja jak Bad Self Eater, która okazała się być kampanią przeciwko aborcji. Za każdym razem kończy się to tak samo. Dany kryptyczny film staje się hitem, cały internet o tym gada, aż w końcu okazuje się, że to nie zapowiedź wojny, zamachu czy czegoś innego i natychmiast zostaje niemal całkowicie zapomniany. Tylko Kraina Grzybów się jeszcze jakoś potem trzymała w świadomości kultury polskiego internetu. Misja na Marsa. Impreza w akademiku. Grupa mocno pijanych studentów pakuje jednego z kolegów do kartonu, na którym pisze Misja na Marsa i wyrzucają go przez okno. Oczywiście umiera, a policja i karetka po przyjechaniu na miejsce zostaje drugi karton już gotowy w środku akademika z napisem Misja ratunkowa. Prosta, luźna miejska legenda na rozluźnienie klimatu opowiadana dawniej często jako szlagier, jako przykład głupoty i ekstremalnego hedonizmu imprezowego studentów. Duch Białej Damy. Biała Dama to termin parasolowy używany na określenie nie jednego, a kilkunastu polskich duchów przybierających tą postać. Jaką postać? Cóż, białej widmowej kobiety. Najsłynniejsza polska Biała Dama to duch Teofilii Działyńskiej straszący na zamku w Kórniku. Ten typ ducha jest tak rozpowszechniony, że lokalna Biała Dama występowała ponoć nawet w mojej okolicy. Czakram Wawelski. Czakram Wawelski jest miejscem w Krakowie rzekomo obdarzonym nadnaturalną energią. Legenda ta rozpoczęła się na początku XX wieku za sprawą teozofki Wandy Dynowskiej, którą zainteresowały orientalne nauki duchowe. Wspomniała o tym, że według niej w Krakowie mag i filozof Apoloniusz, żyjący w I wieku podróżujący po starożytnym świecie, miał odwiedzić Indię,
a potem skierować się na obszary obecnej Polski z magicznym kamieniem, który umieścił w miejscu, gdzie potem wybudowano kościół, do którego obecnie ludzie wierzący w czakramy przychodzą, aby nabrać mocy. W latach 80. przez modę na New Age zaczęła się moda na podróż do Krakowa, żeby dotrzeć do tegoż miejsca mocy i trwa ona aż do dziś, choć nie jest już zbyt popularna. Właściciele kościoła, gdzie znajduje się rzekomy czakram, nie są zadowoleni z tego fenomenu. Po pierwsze, bo opieranie się o rzekomą magiczną ścianę ją uszkadza, po drugie, czakram wawelski jest niezgodny z wiarą chrześcijańską. Diglocke. Diglocke to rzekomy tajny projekt III Rzeszy. Miała być to wielka maszyna przypominająca lewitujący dzwon, która w zależności od wersji miała być albo silnikiem do latających spodków Haunebu, albo superbronią, albo maszyną czasu, przez którą III Rzesza planowała cofnąć się w czasie, żeby wygrać wojnę. W prawie każdej z tych wersji jednak Diglocke miał jeden stały element opisu. Mianowicie unosił się nad ziemią, bądź po prostu latał. Cała maszyna miała być zasilana fioletową, podobną do rtęci substancją, znaną jako Xerum 525. Obiektu szukano wiele razy, ale go nie odnaleziono, ani żadnych dowodów, że w ogóle istniał. Oficjalne źródła podają, że Diglocke jest wymysłem polskiego pisarza Igora Witkowskiego, pochodzącego z jego książki Prawda o Wunderwaffe. Jednakże podobno kilka lat po II wojnie światowej w USA rzekomo odnaleziono obiekt, który spadł z nieba i bardzo przypominał Diglocke. Osobiście byłem w miejscu, gdzie Diglocke był rzekomo testowany. Bardzo ładne miejsce, plus osobiście Diglocke to jedna z moich ulubionych drugowojennych miejskich legend. Jad nasożnika trzęsia. Nasożnik trzęś to najbardziej liczny gatunek pająka w Polsce. Na pewno widzieliście go, nawet jeżeli nie znacie jego nazwy. Według legendy miał on posiadać najpotężniejszy jad na świecie, ale mieć zbyt małe kły, by przebić ludzką skórę i móc go zaaplikować. Z czasem, gdy wiedza na temat tego pająka rozpowszechniła się, legenda przymarła. Prawda jest taka, że nasożniki mogą przebić ludzką skórę, ale ich ugryzienie powoduje tylko, że w miejscu ukąszenia pojawia się lekkie pieczenie i zaczerwienienie. Słoneczko. Tutaj najkrócej jak potrafię, bo temat jest drażliwy i obrzydliwy. Słoneczko to rzekoma zabawa, w którą mieli bawić się uczniowie gimnazjów. Ma polegać na wypiciu najpierw alkoholu, a następnie ułożeniu się przez dziewczyny w takie słońce, stykając się głowami na podłodze. A faceci wiadomo potem co robią i ten kto się zmęczy pierwszy odpada. Blech. Temat był modny we wczesnych latach 10. i był często cytowany jako przykład tego, jak zdeprawowani, bezmyślni i żerzujący niby są gimnazjaliści. Były też potem wymyślane inne zabawy, ale naprawdę nie chce mi się o tym mówić i po prostu przejdźmy dalej. Śmierć Bartosza Żukowskiego. Chyba każdy zna polski sitcom Świat według Kiepskich. Jedną z głównych postaci w nim jest Waldemar Kiepski, pseudonim Cycu, grany przez Bartosza Żukowskiego. W 2000 roku pojawiła się plotka, że aktor zginął w wypadku motocyklowym. Zaczęło się to na nieistniejącej już stronie internetowej grupy otopr.pl. Tak naprawdę faktycznie doszło do wypadku, ale zginął w nim jedynie mężczyzna podobny do aktora. W wywiadzie dla czasopisma CKM Bartosz Żukowski wyjawił, że jest zdania, jakoby miejska legenda ta pochodziła od prasy plotkarskiej. Z powodu tej plotki ponoć nawet wydzwaniano do rodziców Bartosza, żeby spytać się, czy wszystko jest okej z ich synem. I to niestety nie jest koniec legendy, bo podobno w 2014 roku na Facebooku pojawić się miał scampost pod tytułem Tragedia, powiesił się Walduś Kiepski, w którym kilkoro ludzi uwierzyło. Sam pamiętam scamposty na Facebooku i mogę powiedzieć, że kiedyś dosłownie tak wyglądały. Co gorsza po udostępnieniu ich u siebie, czasem te scam strony wykorzystywały opcję zezwalaj stronie na publikanie postów w moim imieniu, żeby zalewać twoje konto jakimiś kolejnymi skamami i wiadomościami typu nie do wiary, jak ten koleś to zrobił, obczajcie link! A tam co? A tam kolejny skam, który często pobierał ci na komputera adware. Napady na wartowników Wojska Polskiego. Dawniejsze plotki i legendy opowiadane przez byłych żołnierzy Wojska Polskiego byli często ofiarami morderstw. Najczęściej odpowiadali za nie po prostu seryjni mordercy. Wartowników czasami nawet zabijali Cyganie, mszczący się na żołnierzach za krzywdy wyrządzone na Cygankach. Ponoć ta legenda została zmyślona po to, żeby zwiększyć czujność żołnierzy odbywających służbę wartowniczą i była opowiadana już od czasów komunistycznych, a ponoć zainspirowana była tym, jak faktyczny polski żołnierz w wyniku znęcania się nad nim w toku tzw. fali zabił wszystkich wartowników, a potem siebie. Absolutnie najciekawszą historią o napadzie na wartownika jest ta pochodząca z Chrubieszowa. Według niej podczas warty jeden z żołnierzy miał być pijany i zacząć zaczepiać innych oraz grozić im nożem, więc w ramach kary plutonowy kazał go odizolować i zamknął go w lochu tunelu w lesie chrubieszowskim. Na początku oczywiście się awanturował i dar mordę, ale w końcu przestał. I tu się skończyło? Nie. Otóż ponoć zaczął nagle walić w drzwi i wrzeszczeć, żeby koledzy go wypuścili, bo uwaga, coś strasznego po niego idzie. Po chwili jego głos ucichł.
Jego koledzy myśleli, że po prostu się uspokoił, ale kiedy wrócili do niego, nie zastali go już. Zamiast tego znaleźli krwawe strzępy. Po całym zdarzeniu Plutonowy z powodu ogromnego poczucia winy popełnił samobójstwo. Wojsko próbowało znaleźć winowajcę, ale najczęściej obstawiano po prostu niedźwiedzia, czy tam wilka, czy wściekłego psa. Ale w późniejszych warstwach może dowiecie się kto, lub raczej co to mogło być. Jaki masz zeszyt? Ta legenda sięga lat 80. Według niej dzieci wracające ze szkoły miały być zaczepiane przez szatanistów, którzy mieli się pytać danego dziecka o zeszyt od religii. A o co konkretnie? Otóż w to, czy ten zeszyt jest w kratkę, czy w paski. Jeżeli w kratkę, cieli twarz dziecka w kratkę. Jeżeli w paski, cieli twarz dziecka w paski. A jeżeli zeszyt był bez wzorów, obdzierali żywcem ze skóry. Według innych wersji szataniści mieli chodzić koło szkół i zaczepiać dzieci, oferując im naklejane tatuaże, które zawierały LSD albo inne substancje psychoaktywne. Ogólnie szataniści byli kiedyś często takim domyślnym sprawcą wielu zbrodni w Polsce od końcówki XX wieku wzwyż aż do lat 10 naszego wieku, a było to spowodowane kilkoma faktycznymi zbrodniami wyznawców kultów w Polsce. Bomba atomowa Gierka. Edward Gierek, jeden z polskich przywódców z okresu PRL-u, miał w planach podczas zimnej wojny, według miejskiej legendy, budowę bomby atomowej. Gierek argumentował tworzenie bomby atomowej, powołując się na inne kraje, w tym Izrael, ponoć twierdząc, w czym ustępujemy Izraelowi. Pod przykrywką odwiertów w poszukiwaniu ropy naftowej miała powstać placówka testowa w Bieszczadach. Oficjalnie w Polsce Związek Radziecki miał ponoć w planach składowanie bomb atomowych na wypadek potencjalnego konfliktu z NATO. Jaka jest prawda na temat bomby atomowej Gierka? Możliwe, że tego się nigdy nie dowiemy. Jedno jest natomiast pewne, zimna wojna to temat pełen ciekawych historii i miejskich legend, takich jak Przełęcz Diatłowa, Czerwona Rtęć czy masa tajnych baz wojskowych. Jednak to nie są legendy polskie, to ich tutaj nie poruszę i zachęcam do dalszej eksploracji zimnowojennych legend na własną rękę, bo naprawdę warto. Murzyni w komunikacji miejskiej. Istnieją dwie legendy popularne dawniej w Polsce o murzynach w komunikacji miejskiej, takie jak metro, autobusy czy tramwaje. Pierwsza opowiada o tym, że murzyn ustąpił miejsca w komunikacji ciężarnej kobiecie, ale zanim ta mogła wsiąść na wolnym miejscu, usiadła wredna stara kobieta, której murzyn zwrócił uwagę. Ta odpowiedzieć miała: nie wiem jak u was, ale u nas w Polsce ustępuje się miejsca starszym. Na to murzyn odpowiedzieć miał: nie wiem jak u was, ale u nas w Afryce takie stare baby się zjada. Druga legenda była popularna nie tylko w Polsce i polega na tym, że murzyn i stara kobieta siedzieli obok siebie w komunikacji, przy czym kobieta zaczęła obrażać go na tle rasowym. Kiedy przyszła kontrola, murzyn poprosił ją, żeby dała mu bilet, po czym go zjadł. Kobieta zaczęła tłumaczyć się kanarom, że murzyn zjadł jej bilet, ale nikt jej nie uwierzył i zapłaciła słony mandat za brak biletu. Na bazie tej drugiej legendy powstał w 1993 roku niemiecki film pod tytułem Der Schwarzfahrer, który rok później zdobył Oscara za najlepszy film krótkometrażowy. Legion Orła Białego. Czas ponownie na trochę historii II wojny światowej i raz jeszcze zanurzymy się w temacie III Rzeszy i kwestii tego, co robiła na terenie Polski. Istnieje miejska legenda, tudzież mistyfikacja, że istniał polski oddział SS nazywany Legionem Orła Białego. Oddział ten posiada pełną historię, opisy, uzbrojenie, dowódców. Tylko że żadne historyczne źródła nie podają istnienia takiej jednostki SS. I winieje ona zaledwie w sferze teorii spiskowych, podobnie jak Die Glocke czy Haunebu. Polacy w Wehrmachcie istnieli, głównie z Górnego Śląska, a na terenie czystej III Rzeszy też rzadko mieszkali Polacy, tak zwani Wasserpolen, ale nie było po prostu czegoś takiego jak polski oddział SS. Nawet jego odznaka wygląda ewidentnie jak fake. Istnieli pojedynczy Polacy w SS, na przykład Polacy z Kresów w 3 Dywizji Grenadierów SS, ale nigdy nie było czegoś takiego jak polskie oddziały SS, ponieważ Polacy byli uznawani przez III Rzeszę za podludzi i nigdy w życiu nie byli umieszczani w Waffen SS. Więc tak, to jest fake. Rosjanie sprzedający niedźwiedzia. Ta legenda jest prosta. Otóż rodzina, kolega kolegi, znajomy znajomego z kolegi z pracy i tak dalej kupuje od ruskich na targu psa, często na stadionie dziesięciolecia. Pies to rzekomo owczarek kaukaski, ale potem zawieziony do weterynarza, po tym jak jego właściciel zaniepokojony jest jego nagłym wzrostem, okazuje się być małym niedźwiedziem. Istnieją też wersje z wilkami i hienami. Osobiście fajnie byłoby dostać jaką hienę jako zwierzątko domowe od jakiegoś Sidorowicza na targu. Tak wiem, Sidorowicz to jest Ukrainiec, a nie Rusek, ale wiecie o co mi chodzi, inny handlarze wschodu nie przychodzi mi do głowy. Błękitny wieżowiec w Warszawie. Błękitny wieżowiec to budynek mieszczący się na placu bankowym w Warszawie. Jest to pozornie zwykły wieżowiec, jak każdy inny, ale
Czy aby na pewno? Otóż został zbudowany na terenie wyburzonej podczas powstania w getcie przez III Rzeszę Wielkiej Synagogi Warszawskiej. Miało to spowodować, że rabini z Warszawy rzucili klątwę na budowę budynku, co skutkowało tym, że budynek budowano przez niemal 30 ileś lat. AIDS w keczupie i strzykawkach. W latach 80. i 90. bardzo nośnym tematem była epidemia AIDS. Epidemia ta dotarła też do Polski w latach 90., gdzie wyrosły z niej dwie dosyć znane miejskie legendy, na bardzo popularnej wspomnianej już wcześniej zasadzie kolega kolegi mi opowiadał. Pierwsza opowiada o tym, że facet był głodny i chciał zjeść frytki od podejrzanego ulicznego sprzedawcy, często opisywanego jako obskurnego i brudnego. Nie miał innego wyboru, to kupił u niego porcję frytek. Po zjedzeniu ich miał bóle brzucha, ale wydawało mu się, że po prostu ma jakąś grypę czy coś. Przy następnym badaniu lekarskim, lekarz mówi do niego: ma pan AIDS. Okazuje się, że sprzedawca mieszał swoją zarażoną krew z keczupem do frytek. Druga historia leci tak. Facet idzie do kina lub do parku, siada na fotelu lub ławce i nagle czuje ukłucie w ręce lub nodze. Patrzy w fotel lub ławkę, wbita jest strzykawka, z czym już możecie się domyślić. I bach, znowu AIDS. Osobiście te historyjki znajdowałem, jak byłem ośmiolatkiem, na blogach typu Straszne Historie i myślałem, że są dosyć ohydne, zwłaszcza jak czytałem tę drugą, to czasami nawet zginałem instynktownie na nadgarstek w miejscu, gdzie kiedyś bito mi igłę do popielania krwi. Pomórnik. Pomórnik to polski odpowiednik słynnej kryptydy El Chupacabra, która atakowała kozy i inne zwierzęta gospodarskie, wysysając ich krew. Całe zdarzenie miało miejsce w zimą w 2004 roku we wsiach dookoła miasta Goleniów na Pomorzu Zachodnim, gdzie to nagle w kilku gospodarstwach zaczęto odnajdywać martwe zwierzęta gospodarskie. Ludzie rzekomo widzieli pomórnika i twierdzili, że miał on świecące oczy, ale szybko znikał. Blisko zwłok zabitych zwierząt odnajdywano często odciski łap oraz ślady pazurów. Pomórnik miał zabijać swoje ofiary jednym uderzeniem łapy w okolicach serca. Podobno mieszkańcy ze wsi ruszali w kilkadziesiąt mężczyzn do lasu z widłami i siekierami, żeby złapać potwora, ale nigdy go nie odnajdywano. Potem do akcji wkroczyła policja, która użyła helikoptera, aby szukać zwierzęcia. Łącznie pomórnik zabił 116 królików, 21 kur, 5 kaczek, jedną kozę i jedną sarnę. W końcu do akcji wkroczyła guślarka, która wzięła zioła, wymieszała je z żarem i dodała sierść, a potem zakopała na skraju lasu świńskie nogi i powiedziała: niech to, co z ziemi wyszło, na zawsze w niej pozostanie. I od tej pory pomórnik jakby rozpłynął się w powietrzu. Sierść pomórnika, jaką odnaleziono, zaś przekazano do laboratorium. Badania laboratoryjne wykazać miały, że był to tak naprawdę rosomak, który zawędrował do Polski z Rosji czy Skandynawii. Atak krzesłem. Nie wiedziałem, jak nazwać to enty. Czy atak krzesłem, czy tibia krzesło, czy tibia gracz, czy skutki uboczne tibi, czy gracz tibi kogoś zabił, nie wiem. Jeżeli nie wiecie, czym jest tibia, to jest to gra MMORPG, która w latach 2000 i wczesnych 10 biła w Polsce rekordy popularności. Polacy dzielili się wtedy na ludzi, którzy tibie lubili i grali, i takich, którzy jej nienawidzili. I to z tego drugiego obozu pochodzi ta miejska legenda. Według niej miało dojść do wypadku, gdzie matka nastolatka bądź dziecka, uzależnionego od Tibi, wyłączyła mu komputer z prądu, usuwając tym samym postać na wysokim poziomie, którą gracz w kilku wersjach legendy planował drogo sprzedać na Allegro. Wtedy to gracz miał zaatakować i, uwaga, zabić matkę krzesłem. Ta legenda rozpowszechniła się w internecie jako fakt i znali ją też starsi ludzie, jako jedna z tych historyjek mówiących o tym, że gry niszczą dzieciom psychikę i uzależniają. Żarty o tym, że gracze gry Tibia atakują matki krzesłem, stały się hitem w polskim internecie. Na YouTube widniał nawet film rzekomo opisujący to zdarzenie, którego bałem się, jak byłem mały, i przez który myślałem, że nawet jak wejdę na adres gry Tibia, to od razu się uzależnię i stanę się agresywny. Prawda jest taka, że to zdarzenie miało miejsce, ale zostało podkolorowane. W kwietniu 2006 roku we Wrocławiu. Tamten 16-latek po wyłączeniu komputera z prądu i usunięciu przez to drogiej postaci wpadł w taką furię, że zainterweniować musiała policja. Wcześniej nie zdawał do następnej klasy przez uzależnienie od Tibi, a komputer jego matka kupiła mu tylko dlatego, że spędza cały czas w kafejkach internetowych, grając w Tibie. Matka oczywiście na szczęście nie zginęła, jak w legendzie, a dzieciak nie okładał jej krzesłem, tylko ponoć taboretem czy stołkiem. Kotojeleń. W 2010 roku w internecie pojawiła się legenda, jakoby w Parku Piłsudskiego w Łodzi miała pojawić się krzyżówka kota i jelenia. Niestety, ale w końcu okazała się być marketingowym stuntem. Kot z porożem był logiem 4. Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi. Królis. To jest bardzo podobne entry do kotojelenia, praktycznie identyczne, ale starsze, bo z lat 90. Królis miał być stworzeniem pochodzącym z katastrofy w Czarnobylu, połączeniem lwa i królika, i grasować w Puszczy Kampinowskiej, gdzie to miał przegryzać kable w samochodach czy jakoś tak.
W tym wypadku jednak nie był to żaden chwyt marketingowy, a zwykła miejska legenda. Barbara Santana. Mamy rok 2016. Na polskim YouTube hitem staje się Barbara Santana. Jest to kanał na YouTube publikujący filmy, gdzie starsza pani w białym pokoju wpatrzona w kamerę wielkimi oczyma powtarza neutralnym głosem mantry o tym, że świat jest iluzją, że ludzie są kosmitami, opisując takie koncepty jak wibracje ego, struktury ego i tak dalej. Kanał omawiała wtedy masa youtuberów takich jak Ator czy Niekryty Krytyk. Generalnie stało się to memem. Barbara Santana dalej jest aktywna w internecie i nadal pisze identyczne mantry, a nawet nagrała kilka piosenek. Sperma w Sfinksie. Sfinx to polska sieć restauracji. Istnieje ona od lat 90. i swego czasu krążyła w niej miejska legenda na temat tego, co rzekomo dodają do swojego sosu czosnkowego. A miało być to nasienie, które sprawiło, że ponoć kobieta miała zaś w ciążę. Przeczytałem to mając 8 lat na Grono.net w temacie o obleśnych rzeczach znalezionych w jedzeniu i myślałem wtedy, że Sfinks to jakaś pojedyncza restauracja, która jest ustylizowana jak jakiś egipski budynek czy coś takiego. Istniały też wersje, że męskie mleko miało się znajdować też w szejkach z McDonalda czy jakichś obleśnych polskich barach typu to samo co McDonald's. Demon na dyskotece. Kolejna legenda z dyskoteką w tle. W niej, podczas intensywnej imprezy, miał pojawiać się na niej diabeł, który wyglądał jak człowiek, jednak różnił się tym, że miał zamiast stóp kopyta. Często, podobnie jak z Czarną Wołgą, demon ten miał pytać się o godzinę. Następnego dnia wszyscy na dyskotece albo odpowiadający ginęli lub znikali. Swego czasu dzieci bardzo bały się tego diabła i panowała spora panika na jego temat. Ludzie dzwonili na policję, że na przykład widzą diabła na ulicy, że widzieli diabła stojącego gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ciekawy przypadek paniki. Bromierzyk. Bromierzyk to opuszczona wieś w województwie mazowieckim. Słynie ona z tytułu najbardziej nawiedzonej wsi w Polsce, nawiedzanej przez duchy mieszkańców wymordowanych przez Sowietów. Jest ona nazywana także wsią Wisielców, a las blisko niej lasem Wisielców. Podobno po wjechaniu na teren wsi silniki samochodowe gasną i nie odpalają się z powrotem, a w lesie można zobaczyć białe postacie, a także słyszeć rozmowy, mimo tego, że nikogo nie ma w pobliżu. Spike Sword. To kolejna legenda z Tibi. Spytacie się, czemu omawiam w ogóle w Icebergu o polskich miejskich legendach? Ano, bo jak już wspomniałem, Tibia, choć jest grą niemiecką, większość jej graczy stanowili Polacy i była niezmiernym fenomenem u nas te kilkanaście lat temu. Miała ona legendę w postaci Spike Sworda, znanego także jako Sword of Fury. Jest to legendarna broń, która znajduje się niedostępna na terenie startowej lokacji. Powstała masa teorii na temat tego, jak się dostać na wyspę, gdzie znajduje się miecz i co właściwie ten miecz robi. Były m.in. historie, że miecz zdobył pierwszy gracz, który wbił setny poziom na tylko startowej lokacji. Opisałbym tu też inne legendy z Tibi, ale myślę, że ten temat stałby się zbyt nudny i przerósłby resztę treści, bo Tibia to jeden wielki rabbit hole. Tibia ma nawet własny angielski iceberg, także tamten Spike Sword dosłownie jest w pierwszej warstwie, więc wiecie o co chodzi. Duch łysej dziewczynki z Kędzierzyna Koźla. Tą legendę poruszyłem już na kanale 2 razy i nie chce mi się tego robić 3 raz naprawdę, ale zrobię to już tak absolutnie, kompletnie, żeby już na zawsze zakończyć ten temat absolutnie, ostatecznie, raz i na zawsze. I obiecuję, że już nigdy więcej na tym kanale nie pojawi. Tak więc. W latach 2000 w Kędzierzynie Koźlu, w latach dookoła miasta, miał żyć duch łysej dziewczynki na trójkołowym rowerku. Kiedyś śledziłem tą legendę jako dziecko, raz jeszcze na Grono.net, dokopałem się do jakiejś biografii tego ducha, że to rzekomo była mała dziewczynka, którą w lasach zabili żołnierze Armii Czerwonej, uprzednio obcinając jej głowę na łysco, czy jakoś tak. Duch dziewczynki stał się takim fenomenem, że posiadał profil na naszej klasie. W pewnym sensie duch ten był pierwszym polskim strasznym celebrytą, takim jak Ayuwoki czy Momo. Na YouTube pojawiały się nawet usunięte już filmy, gdzie ludzie udawali tą dziewczynkę. Sam pamiętam na przykład film, jak ktoś wchodzi do piwnicy, i tam jest wielki facet w prześcieradle na takim strasznie komicznie małym rowerku i wjeżdża w niego i zaczyna jeździć w kółko, a ten wchodzący udaje krzyk, próbując się nie śmiać. Żałuję, że to przepadło. Niestety mieszkańcom Kędzierzyna Koźla nie było do śmiechu. Dzieci bały się ducha i były odprowadzane do szkoły przez rodziców, a ludzie w Kędzierzynie Koźlu nie wychodzili z domu po zmroku. Do lasu wybierano się wielokrotnie, żeby spróbować zrobić zdjęcie rzekomej zjawie. Pedagog, psycholog z lokalnej poradni planowało uczynić tak, aby sprawą ducha zajęła się prokuratura, bo twierdziła, że cała legenda bardzo źle wpływa na dzieci. I jakoś nagle, dosłownie nagle, tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zakończenia, temat ducha zniknął. Po prostu, tak szybko jak się pojawił, duch nagle przestał być modny i... Pssz, nikt już o nim nie mówił.
Tigor i Elefant. W tej warstwie mamy kilka legend na temat gier komputerowych popularnych w Polsce i to jest kolejna. W latach świetności gry Five Nights at Freddy's w Polsce, czyli lata 2014-2016, na polskiej Creepypasta Wiki pojawiła się Creepypasta o tej grze, o tytule Five Nights at Freddy's. Wiem, oryginalne. Ta Creepypasta zostałaby prawdopodobnie zapomniana, jak wiele innych historii tego typu, gdyby nie jedna rzecz. Zawierała ona dwie oryginalne postaci twórcy. Elefancza słonia i Tigora tygrysa. I co się stało? Bum! Masa dzieci, dosłownie masa dzieci, uwierzyła w to, że te postaci istnieją i lub zostały wycięte z gry. Jeżeli nie byliście wtedy nastolatkami jak ja, to musicie mi uwierzyć na słowo. Tigor i Elefancz byli wszędzie, a wierzyły w nie dosłownie dzieci. Pod każdym filmem z FNAF-a w tamtym okresie, typu stare filmy Mandzia, Clouda i tak dalej, były komentarze pisane przez dzieci skąd rodziców albo z awatarami z Lego Ninjago czy innymi zabawkami piszące rzeczy typu: nagraj 10 faktów o Tigorze i Elefanczu, oni istnieją, uch. Potem w serii FNAF pojawił się ogólnie faktyczny słoń Orville, także no, autor Creepypasty pewnie miał takie coś. Niemożliwe! Sam go wymyśliłem! UFO w Emilcinie. Czas na wątek kosmiczny, ponieważ tego jeszcze nie było w Icebergu, nie licząc statków Haunebu. UFO w Emilcinie to najbardziej i najlepiej udokumentowany polski przypadek spotkania z istotami pozaziemskimi. Miał on miejsce w późnych latach 70., a ofiarą kosmitów był rolnik, pan Jan Wolski. Wracając do swojej wsi Emilcin, miał on zostać zaczepiony przez dwóch kosmitów, niskich w czarnych kombinezonach o zielonej skórze. Potem zobaczył wiszący w powietrzu srebrny, zidentyfikowany obiekt latający, z którego wysunęła się platforma, a na niej trzeci kosmita, zapraszający go do środka. Tam też został poddany badaniom i zobaczył, że kosmici badają też różnie w ptaki. Kosmici mieli nawet oferować mu jakąś dziwną żywność, jednak grzecznie odmówił. Po badaniach wyszedł z pojazdu, a kosmici zniknęli. Momentalnie Jan opowiedział o tym wszystkim swojej rodzinie, ci sąsiadom, i tak oto legenda rozpierzchła się po Polsce, zwłaszcza że Jan Wolski nie był jedyny, a statek kosmitów widziało też 6-letnie dziecko. Psycholodzy stwierdzili, że Jan nie zmyślił historii i do końca życia wierzył, że widział UFO. Choć potem wyszło, że to ponoć ma być jakiś efekt wszczepienia mu fałszywych wspomnień przez kogoś innego, z użyciem hipnozy, ale ufolodzy w to nie wierzą. Pętla śmierci. Dawniej w internecie w Polsce krążyła teza, jakoby motocykliści umieszczali wokół szyi stalową linkę, aby w razie wypadku nie dostać urazu głowy i nie skończyć jako warzywo z powodu np. sparaliżowania ciała czy uszkodzenia układu nerwowego, bo taka pętla po prostu odcina głowę. Temat zapoczątkowała nieistniejąca już gazeta Kulisy. Prawdziwi motocykliści dementowali te mity, uznając je za szkodliwe i przedstawiające środowisko motocyklowe w złym świetle oraz jako zdementowanych samobójców. Z autobusem Marabu. W latach 80. w Polsce tematem do rozmów i kontrowersyjnym zjawiskiem było prostytuowanie się Polek z Arabami przyjeżdżającymi do Polski, żeby sprzedawać tanie towary. Problem ten pojawiał się w polskiej muzyce rockowej, w tym w obiekcie tej miejskiej legendy, piosence Jolka, Jolka, pamiętasz, autorstwa Felicjana Andrzejczaka. Ale gdzie tu ma miejsce ta legenda? Otóż w piosence pada taki tekst. Z autobusem Arabu straciła go, nigdy nie był już sobą, o nie. Według miejskiej legendy oryginalny tekst miał brzmieć nie z autobusem Arabów, a z autobusem Marabu. W latach 80. istnieć miała firma Marabu czy Marab, która organizowała przewozy międzynarodowe. Tu sugerowałoby, że dziewczyna uciekła za granicę, a nie została prostytutką. Wieloryb w Wiśle. Nie wiem, co tu mam powiedzieć. Kiedyś ludzie myśleli, że w górę Wisły płynie wieloryb, który przybył z Bałtyku, który najpierw był widziany nieopodal Helu i Gdyni, a potem już w Warszawie. Co ciekawe, potem faktycznie na brzegu Wisły pojawił się wieloryb. Sztuczny wieloryb będący akcją marketingową. Najpierw kotojeleń, teraz to... Ale na szczęście to już ostatnia polska miejska legenda, która ma jakiekolwiek powiązanie z marketingiem. Właśnie przeszliśmy przez pierwszą połowę iceberga. Więc powinniśmy zejść głębiej. Zbieranie zawieszy Klipton. To stara miejska legenda z około 2000 roku, jak nie wcześniej, opowiadająca o tym, że rzekomo można wymienić zebrane 10 tysięcy zawieszek od herbaty Lipton na wózek inwalidzki. Legenda ta przewędrowała do nas z Francji i występowały też wersje, gdzie zbierane miały być sreberka od papierosów, papierki od gum, plastikowe zakrętki od butelek itd.
Takie miejskie legendy lubię. Niby są fałszywe, a niosą za sobą dobry cel, w tym wypadku sprzątanie publicznej okolicy ze śmieci, chociażby nieintencjonalnie. Paskuda z Zalewu Zegrzyńskiego. Wspomniałem już o polskiej czupakabrze w postaci pomórnika, to teraz czas na polską Nessie, którą jest paskuda z Zalewu Zegrzyńskiego. Myślałem, czy by nie umieścić tego entry warstwę wyżej, no ale cóż, tego już nie naprawię. Paskuda z Zalewu Zegrzyńskiego pojawiła się w polskiej świadomości dzięki audycji Lato z Radiem w latach 80. Była ona mistyfikacją, w którą uwierzyło wiele Polaków. Dziennikarze przeprowadzali na ramach radia wywiady z rzekomymi świadkami i opisywali potwora m.in., że żywi się śmieciami i to, że niby żywi się śmieciami i nieczystościami. W końcu jednak projekt zakończono i podobno na zakończenie żartobliwie powiedziano, że paskudą był Jerzy Urban na wakacjach. Prima primis kurwysyny. Dom dla pozornie zmarłych. Dom dla pozornie zmarłych, znany też jako przysionek śmierci, to budynek stworzony dla osób, którzy obawiali się pogrzebania żywcem. Powstały po odkryciu rzekomych szczątek takich właśnie przypadków. Zmarli umieszczeni w budynku byli podczepiani do sznurków z dzwonkami. Kiedy zmarły się poruszał, dzwonki miały dzwonić, a na miejsce przychodził lekarz, żeby reanimować człowieka w prymitywny sposób z użyciem nafty i spirytusu. Kiedy w Poznaniu ludzie przestali obawiać się pogrzebania żywcem, budynek przestał być używany, aż w 1852 roku został rozebrany. Nie istnieje żadne jego zdjęcie czy rysunek. Klątwa Jagiellończyka. Pewnie każdy za historię klątwy faraona Tutenchamona, gdzie to po otwarciu jego grobowca miała zacząć ciążyć na tych, którzy to zrobili, klątwa. Mało kto wie, że w Polsce mieliśmy niemal identyczne zdarzenie. Kiedy to w latach 70. w Polsce w piątek 13 1993 roku otwarto grobowiec króla Kazimierza Jagiellończyka. Wkrótce po przeprowadzeniu badań na grobowcu zaczęły umierać osoby, które go badały. W ciągu 10 lat od otwarcia zginęło ich około 18, a każda była zdrowa, w średnim wieku i nie chorowała na nic. Istnieje teoria, że odkrywców zabiły nieodkryte do tej pory infekcje grzybicze czy bakteryjne, które wyrosły w środku nieotwieranego wiele lat grobowca, ale zawsze pozostaje ta niepewność, która sprawia, że klątwa jednego z naszych wielkich królów stała się miejską legendą. Bartosz Kędzierski nie żyje. W roku 2008 internet obiegła wiadomość, że zmarł Bartosz Kędzierski, autor kultowego i przeżywającego złotą erę w tamtym czasie polskiego serialu animowanego Władcy Much. Oczywiście była ona fałszywa, ale posiada za sobą ciekawe pochodzenie. Otóż prawdopodobnie wzięła się ona ze złej interpretacji wiadomości, że Bartosz Kędzierski faktycznie nie żyje. Tylko że tym Bartoszem Kędzierskim, który zmarł, był nie ten od Władców Much, a polski gracz gry Quake, który zginął w wypadku samochodowym. Mnich Morski. Czas na jedno z moich ulubionych polskich kryptyd. Mnich Morski to domniemana średniowieczna kreatura, która wypłynęła na brzegi Polski. Była to humanoidalna ryba, przypominająca mnicha. Jedną z teorii, czym mógł być mnich morski, jest płaszczka, bo płaszczki, które widać od dołu, przypominają ludzi i ususzone płaszczki były kiedyś wykorzystywane jako pamiątkowe figurki rzekomo prawdziwych syren, tak zwane Jenny Hanniver. Mnich morski miał przekazać ludzkim kapłanom, że chce powrócić do morza, co też zrobiono. Przed odejściem do wody wykonał on w stronę ludzi znak krzyża, a potem zniknął. Wilku WDŻ Me, Myself and I. Tutaj będę strzelał, bo nigdzie nie mogę znaleźć o tym czymś informacji, a szukałem. Nawet niektórych rzeczy poniżej mogłem znaleźć więcej informacji na ten temat niż to. Wilku WDŻ Me, Myself and I to jakaś legendarna płyta raperska, ale mało mogłem o tym znaleźć. Prawdopodobnie zbłaźniłem się tym, co właśnie powiem, ale z tego co widziałem, ta płyta to jakiś troll, gdzie ludzie rzekomo mówią, że jest dobra, a sama płyta nie istnieje. Naprawdę nie wiem, o co z tym chodzi, jak ktoś wie, to niech mi powie, żałuję, że dodałem do tego iceberga. Nie wiem, po co to tu dałem. Doskonałe zjednoczenie. Doskonałe zjednoczenie, lub bardziej poprawnie, doskonałe zjednoczenie na wschodzie Włocławka, pracujące, to polska loża masońska. Tak, loża masońska. Mieści się ona we Włocławku i nie jest aktywna od XIX wieku. Naturalnie jak to z masonami bywa, istnienie w ogóle loży masońskiej, choćby i nieaktywnej, sprawiło, że narosły wokół niej miejskie legendy. Głównie takie, że z drzwi loży ma wychodzić ponoć rogaty diabeł w eleganckim ubraniu z cylindrem, a także podjeżdżać ma pod nią kareta, która znika przed wyżej wspomnianymi drzwiami. Hugo było ustawione. Czas na lekki temat. Ponownie powraca do nas Hugo z warstwy pierwszej, polski teleturniej dla dzieci. Miał on być ponoć ustawiony tak, żeby dzieci nie wygrywały nagród. Podobno miał być w działaniu system, gdzie impuls przekazywany z telefonu miał być przenoszony do jakiegoś faceta w studio, który wciskał wszystko za dziecko. Prawda jest taka, że
po prostu miało miejsce opóźnienie, a takie coś, podobnie jak i decydowanie, czy dziecko wygra, czy nie, losowo, nigdy nie miało miejsca i to tylko mit wymyślony po latach w filmach typu Wspomnienia dzieciństwa. Sami twórcy programu przyznali po latach w wywiadach, że takiego czegoś nie było, bo to był teleturniej dla dzieci, a dzieci powinno traktować się dobrze. Ustawione natomiast faktycznie były często telegry dla dorosłych, a nie Hugo, co wyjawiła jedna z prowadzących po latach na swoim kanale na YouTube. Okej, jak tak na to patrzę, to mogłem to nazwać telegry były ustawione, albo oszustwa w telegrach, ale jakoś lepiej było upiec dwa pieczenie na jednym ogniu. I bo po prostu lubię Hugo. Tak bardzo, że wspomnę wam o jeszcze jednej małej legendzie na temat Hugo, o której mogłem wspomnieć w warstwie pierwszej przy fałszywych cytatach. Otóż znalazłem komentarz na demotywatorach, że Hugo miał drugi incydent podobny do toś się nawpierdalała. Podczas jednego z pytań o lepieje, bo była taka rzecz w tym programie, że dzieci wysyłały do Hugo lepieje, takie krótkie wierszyki, i podobno jakiś dzwoniący dzieciak, czy tam nastolatek, czy jego rodzic, miał podczas recytowania lepieja powiedzieć: nie pierdol, tylko włączaj grę! Po czym został rozłączony. Chciałbym to zobaczyć. Potwór z Wąbrzeźnia. Na zakończenie mój ulubiony typ potwora. Tajemniczy potwór w lesie. W Wąbrzeźnie w latach 2000 widziano ponoć potwora. Miał być to humanoid, który posiadał twarz wilka albo świni, kozy czy innych zwierząt. Miał też mieć rogi sarny lub świńskie racice. Ponoć istota ta miała czyhać w polach kukurydzy, a mieszkańcy Wąbrzeźnia nie wyściubiali nosa z domów po zmroku. Stwora tego nazywa się często wilkołakiem, ale ta nazwa jest błędna, bo jak opisywałem, potwór ma być mieszanką człowieka i różnych stworzeń, nie tylko wilka i człowieka. Ponoć nawet poszukiwało go wojsko i policja. Podobnie jak z napadami na wartowników Wojska Polskiego, dobrze wam radzę, zapamiętajcie to entry, bo w następnej, przedostatniej warstwie być może dowiecie się sedna na temat tych potworów. Sedna, które nawet i mnie uderzyło podczas robienia tego iceberga, jak ciężarówka. Krokodyl na ulicach Gdyni. Ta legenda idzie tak. Dawniej w Gdyni, polskim mieście portowym, marynarz przybył z rejsu małego krokodyla, którego trzymał w oczku wodnym przy domu. Ten jednak zaczął rosnąć, aż w końcu stał się dorosłym osobnikiem. Marynarz zobaczył, że gada nie ma w oczku i widać ślady ucieczki. Krokodyl zaczął chodzić po ulicach, aż w końcu uciekł do morza lub został zabity. Aurelka. Aurelka z Krakowa to strasznie ciekawa legenda. Swego czasu w wielu miejscach Krakowa zaczęły pojawiać się dziwne plakaty o rzekomej zaginionej dziewczynie, które posiadały dość niepokojący wydźwięk oraz napisany adres strony internetowej, która wyglądała tak. Sprawa trafiła na portal wykop.pl, gdzie odkryto, że kobieta ze zdjęcia to australijska aktorka. Powstała teoria, że Aurelka była prostytutką, w której jeden z klientów się zakochał i odwiedza ją, aż ta zniknęła, potencjalnie odchodząc z biznesu. Zakochany miał wykorzystać zdjęcie aktorki, ponieważ nie posiadał zdjęcia oryginalnej kobiety i prawdopodobnie uważał ją za podobną. FannyDog.jpg. Podczas ich złotej ery jedną z najpopularniejszych creepypast było Smile.jpg, znane także jako SmileDog. Prosta historia o tym, że w internecie krąży niepokojący obrazek psa, który podobno jest przeklęty. Mało kto wie, że istnieje, już dzisiaj niemal zapomniana, polska odpowiedź na tę historię. Kiedy creepypasty dotarły do Polski, powstała tego parodia, FannyDog.jpg, oraz dwie creepypasty na jego podstawie. Stworzyła je ekipa portalu paranormalnego, która była skonfundowana tym nagłym przypływem nowych historii z zachodu. Ta legenda jest tutaj umieszczona też dlatego, bo prezentuje się dla mnie jako symbol spotkania się i nagłego zderzenia się rodzimych polskich miejskich legend z zachodnimi creepypastami w wczesnych latach 10. I dlatego, bo moim zdaniem FannyDog, mimo bycia według autora zrobionym w 15 minut, jest fajnym obrazkiem, który jest tak samo niepokojący jak dwa oryginalne SmileDogi. Leśne monstra. Tę miejską legendę poruszyłem już w icebergu o strachach z dzieciństwa, ale tutaj mogę ją poruszyć w większych detalach i bardzo tego chcę. Jest to bardzo mało znana historyjka w dwóch wersjach. Przeczytam wam teraz obie. Na początek krótszą, która występowała w artykule o polskich miejskich legendach. Podobno polskie lasy, szczególnie w zachodniej części kraju, do tej pory zamieszkują przedziwne istoty. Hybrydy posiadające ciała świń czy psów i głowy niemowląt. Stwory te podkradają się nocami pod stojące na uboczu domy i wywabiają na zewnątrz ich mieszkańców, płacząc i zawodząc jak dzieci, po czym mordują zwabionych. Są pośród nich olbrzymy ze świńskimi ryjami na twarzach, psiogłowcy i w zasadzie cała menażeria doktora Moreau.
Później w artykule temat został zmieniony na Mothmana, stworzenie z legend z miasta Point Pleasant w Ameryce. Dużo bardziej obszerne informacje możemy znaleźć w wersji historii, która znajdowała się na wielu blogach i postach i forach z miejskimi legendami i straconymi historiami. Oto ona. Któż z nas nie słyszał historii o przerażających stworzeniach panoszących się po pobliskich lasach, które ponoć miały być pozostałościami badań genetycznych prowadzonych przez Niemców w czasach II wojny światowej? Mimo iż historie nie posiadają praktycznie żadnej fabuły, a zawierają tylko odmienne opisy stworów, biorąc pod uwagę ich rozpowszechnienie na terenie całego kraju, bez trudu można wliczyć je w poczet miejskich legend. Wspomniałem już o różnych wariantach potworów, tak więc nawet w mojej rodzimej miejscowości można podobno spotkać nocą, relacja naocznych świadków, czyli kilku staruszek i wystraszonych tą historyjką dzieci, ponad dwumetrowego mutanta postury człowieka, który zamiast twarzy ma świński ryj. Inną ciekawą kreaturą jest pojawiająca się w podgórskich miejscowościach krwiożercza krzyżówka świni, dziecka i kilku różnych zwierząt. W opowieściach ma ona zakradać się do domostw i stodół mieszkańców i wydawać z siebie odgłos płaczu dziecka. Czerwone, przekrwione oczy i ostre kły są ostatnią rzeczą, jaką widzi w swoim życiu zwabiony płaczem gospodarz. Miejska legenda ta była znana też pod alternatywnym tytułem Eksperymenty hitlerowców. Jest dla mnie interesująca z tego powodu, że prezentuje się jak jakiś opis folkloru, który rzekomo jest według niej samej szeroko rozpowszechniony, ale szukałem informacji o tych stworzeniach odkąd byłem mały i nie znalazłem nic. Te stworzenia pozornie nie istnieją w polskiej świadomości mitowej poza tą historyjką. Pozornie mówię, bo zaraz zobaczycie co odkryłem. Wyszukiwanie takich fraz jak człowiek ze świńską twarzą i tak dalej nic nie dawało od ponad 10 lat. Myślałem, że jest to wymysł oryginalnego autora, kimkolwiek jest, albo jest to legenda przekazywana jedynie strasznie lokalnie przez pojedyncze osoby prywatne, czyli wspomniane właśnie kilka staruszek i dzieci. A może jest to coś powiązanego ponownie z kompleksem Rize. Odkryłem bowiem inną, niemal identyczną miejską legendę o nazwie Wilkołaki z Rize. Opowiada ona o tym, że we wspomnianym wcześniej kompleksie Rize miały być tworzone hybrydy ludzi i zwierząt. I teraz chciałbym, żebyście sobie przypomnieli dwa wcześniejsze entry. Napady na wartowników i potwora z Wąbrzeźna. Jestem zdania, że to wszystko jest częścią lore tej miejskiej legendy i na nią wpłynęło. Przecież ponoć ten potwór z Wąbrzeźna miał mieć świński ryj. To się wszystko łączy. Wilkołaki z Rize opisywane często jako krzyżówki jak z wyspy doktora Moro. Potwór z Wąbrzeźna, coś strasznego z tuneli, to wszystko jest powiązane moim zdaniem z tym mitem. Ten mit powstał dokładnie po historii potwora z Wąbrzeźna. Pół ludzie, pół świnie, pół inne zwierzęta, to wszystko się łączy. Dobra, jedziemy dalej, zanim nabiorę ochotę zrobić cały film o tej legendzie. Skarb Inków w Niedzicy. Istniał ponoć węgierski arystokrata, który pojął za żonę kobietę z Imperium Inków. W dużym skrócie, bo to cała dość spora legenda, zamieszkiwali oni w zamku w Niedzicy w Polsce, gdzie to kobieta zmarła, a w zamku ukryto jej trumnę wraz ze skarbem Inków, który ponoć był przeklęty. Skarbu tego poszukiwano, a jeden z ludzi, którzy o nim wiedzieli, a także o testamencie związanym z tym skarbem, zginął w wypadku samochodowym. Ponadto na zamku zaczął straszyć duch wyżej wspomnianej zmarłej inkaskiej kobiety. Sam testament przepadł bez śladu. Bardzo ciekawa miejska legenda, już od samego jej czytania nabrałem ochoty, żeby zrobić jakaś fantazy scenariusz z skarbem na zamku. Robak dziewiątka. Raz jeszcze zanurzymy się w temacie polskich kryptyd. Tym razem bardzo mało znanych i dużo mniejszych rozmiarów niż taki pomórnik czy eksperymenty hitlerowców. Konkretnie w temacie kryptydy owada, czy też ogólnie bezkręgowca. Na terenie folwarku Kleszczówek na Mazowszu miał występować ponoć śmiertelnie niebezpieczny gatunek bezkręgowca. Zamiast więc wam opisywać tego robaka, przeczytam wam, jak pisze o nim Oskar Henryk Koldberg w swojej książce o mazowieckim folklorze. Nie zdarzyło mi się nigdzie wyczytać o stworzeniu noszącym nazwisko dziewiątki. W tutejszych stronach każdy wieśniak rozprawia o tym robaku jako znanym z tego, że po jego ukąszeniu człowiek dziewiątego dnia musi umierać, jeżeli wcześniej nie da się zamówić, czyli zażegnać, bo innego środka przeciw temu nieszczęściu podobno nie ma. Dziewiątka tedy owa ma być wielkości i grubości dużego palca, pysk zakończony parą kleszczy, ciało o 9 przegubach, a na każdym z nich plama kolorowa w kształcie niby oka. Samo zaś stworzenie barwy ciemnej. Pomimo starań i próśb nie mogłem dostać do obejrzenia ani jednego egzemplarza tego robaka, chociaż są miejsca poczytywane za ulubione dla jego rodu. O parę mil od Suwałk, w folwarku rządowym Kleszczówek, znajduje się niewielka łączka, na której trawa rokocznie pozostaje nietkniętą z obawy dziewiątek, które tam w szczególnej obfitości przebywać podobno polubiły. Symptomata ukąszenia ich mają być takie. W miejscu jadem rażonym wyskakuje czarny pęcherzyk wielkości grochu, nieco obwisły.
Ból objawia się niesłychany, mdłości, strata snu i apetytu, a 9 dnia zgon niezawodny. Znałem strzelca z leśnictwa Puńsk, który parę lat temu, jak wieść niesie, na łące podczas grabienia siana, ukąszony w palec u ręki przed 9, że zaniedbał w porę dać się zamówić, umarł z wyżej opisanymi oznakami. Że życie zakończył z powodu czarnego pęcherzyka, który podczas sianowania na palcu mu wyskoczył, wiadomo mi jest z pewnością. Lecz czy pochodziło to z ukąszenia 9, czy z innego jakiego powodu, ręczyć nie mogę. Czarne słoneczko na gadu-gadu. Istniała legenda, rozpowszechniana we wczesnym polskim internecie, że zmarł twórca gadu-gadu i należy przekazywać informacje o tym 10 osobom. Po zrobieniu tego przysyłający miał otrzymywać specjalne czarne słoneczko symbolizujące żałobę. Jeżeli natomiast by się tego nie zrobiło, konto na gadu-gadu miało być blokowane. Miała być też wersja z zielonym i różowym słoneczkiem. Wycie pod Warszawą. Podobno niektórzy warszawiacy opisują, że czasami stojąc samotnie na peronie w warszawskim metrze, konkretnie na linii drugiej, można usłyszeć wycie. Według tej legendy ponoć w tunelach mieszkają jakieś stworzenia, w tym zombie. I to tyle. Lubię takie proste legendy pozostawiające wiele do wyobraźni. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to może napisze mi więcej. Mój headcanon jest taki, że to znowu leśne monstra. Smoki z Rabki. I kolejna kryptyda. Tym razem mamy do czynienia z rzekomo dwunożnymi gadami. W XIX wieku w Polsce na terenie Gór Beskidów występowały dwunożne jaszczury, które zabijały bydło, owce, a nawet wilki. Co ciekawe, tylko raz zaatakowały człowieka, pasterza, który nie chciał oddać im owiec. Najpopularniejsza teoria jest taka, że mieliśmy tu do czynienia z reliktową populacją raptorów, co pasowałoby do opisu dwunożnych gadów, które polują na roślinożerców. Szympans z Bielawy. Jeżeli pamiętacie pumę w Polsce z pierwszej warstwy, to jest taki jej bardziej mało znany, praktycznie absolutnie zapomniany brat, znany z zaledwie kilku artykułów opisujących, że w Polsce grasował dziki szympans. I to w moim województwie w dodatku. Miało to miejsce w Bielawie, gdzie jeden z mieszkańców posiadał szympansa jako zwierzę domowe. Notabene małpa jako zwierzę domowe, zwłaszcza szympans, to bardzo zły pomysł. Szympansy potrafią być bardzo temperamentne i atakować nawet własnego właściciela. Ale wracając do miejskiej legendy. Zaczęło się od tego, że trzej mężczyźni szli lasem około godziny 23, aż w końcu jeden z nich poczuł, że coś go chwyta i zaczyna nim potrząsać. Jego koledzy na szczęście mieli gaz łzawiący i odstraszyli zwierzę, a swojego przyjaciela zabrali do szpitala. Na początku komenda policji i wszyscy inni myśleli, że to żart prima aprilisowy, bo atak miał miejsce 1 kwietnia, ale jak się okazało, to była prawda, zwłaszcza że facet miał faktyczne zadrapania i obrażenia po ataku szympansa. Policja urządziła obławę na małpę, ale ta się nie udała i, co ciekawe, nie jestem w stanie znaleźć informacji, czy szympansa w końcu udało się odnaleźć, czy nie. Aleja numer 6, grup numer 4. Nagły atak spawacza to polska grupa hip-hop, osobiście jedna z moich ulubionych. Od 2 lat ich kawałki towarzyszą mi, ilekroć coś robię w stylu modowania Duma, malowania modeli, czy też pisania. Moją ulubioną płytą spawaczy jest Psychedryna 97, którą przesłuchałem już kilka razy w całości. Jeden z utworów posiada trochę miejskich legend dookoła siebie, a jest to utwór opowiadający o chłopaku cierpiącym na depresję i uzależniony od narkotyków, który popełnia samobójstwo w wyniku przedawkowania. Istnieją teorie, że ten kawałek, Aleja numer 6, grup numer 4, rzekomo opowiada o faktycznym znajomym nagłego ataku spawacza i jego życiu. Najpopularniejszym kandydatem na temat tego, kim jest ta osoba, jest wspomniany w warstwie pierwszej Magik. Jednak jest to błędna teoria, ponieważ Magik zmarł 3 lata po wydaniu płyty. Istnieje teoria... Inna teoria mówi, że bohaterem utworu jest kibic Lecha Poznań z lat 90. Prendol, który został skatowany przez ojczyma. Najbliższe co mamy do oficjalnej informacji o tożsamości bohatera to, że utwór dedykowany był dla 2 osób, Kostera i Jacka. Niestety nie mogłem znaleźć żadnych informacji na temat tych 2 osób i prawdopodobnie są to jakieś osoby prywatne. Ja osobiście mam teorię, którą kiedyś może przedstawię w jakimś filmie, że ta piosenka to jedynie część opowieści. Moim zdaniem 3 kawałki z tej płyty, ułożone tak, opowiadają historię jednego człowieka. I tutaj to pozostawię, bo naprawdę nie chcę przedłużać tego iceberga bardziej niż potrzeba. Bo to jest materiał na duży 10-minutowy film. Świecące zdjęcia murzynów. Nie wiedziałem, czy to powinno zostać tu umieszczone, bo to w sumie nie jest aż taka miejska legenda, a bardziej niepokojąca rzecz, którą ktoś kiedyś w Polsce znalazł i do tej pory nie wiadomo, kto jest za nią odpowiedzialny, ani czemu służyła. Umieściłem ją tutaj honorowo, bo jest dla mnie strasznie ciekawa i miała potencjał zostać miejską legendą. Niestety obecnie nie mogę tego znaleźć.
Był lub nadal jest to post na portalu wykop.pl, w którym ktoś wysłał zdjęcie ulicy w nocy i dwóch świecących oczu w ciemności z podpisem, który brzmiał jakoś tak. Przejazd obok tu i tu, wie ktoś co to jest? Było kilka postów, aż w końcu ktoś zapostował, że na miejscu na drzewie było powieszone zdjęcie murzyna z blałymi, odblaskowymi oczami. Potem ktoś powiedział, że te murzyny były z tego co pamiętam też rozwieszane w całej Polsce. Dlaczego jest to tak nisko? Bo nie mogę tego znaleźć i bo bardzo chciałbym się dowiedzieć, o co z tym chodziło. Po co ktoś to dawał? I bo ma to pewne znamiona miejskiej legendy, jak dla mnie. Po co to ktoś dawał? Co to było? Czy to była jakaś akcja marketingowa, jakiś projekt artystyczny? Nie mam zielonego pojęcia. Getzko. Getzko to polski odpowiednik Wielkiej Stopy, mający występować na terenach dawniej polskich, a obecnie białoruskich oraz w okolicach Gdańska. Istnieje dosłownie jeden opis Getzko przetłumaczony z angielskiego, którego oryginalna wersja przepadła i została tylko wersja przetłumaczona na język polski przez portal CryptoZoo. Nie wiadomo, czy Getzko to nawet poprawna nazwa tego stworzenia, bo jest to nazwa przemielona przez Amerykanina, napisana fonetycznie z tego, co opowiadała mu polska babcia, więc równie dobrze mógł nazywać się inaczej. Getzko miał być duży, bardzo duży, 2 metry wzwyż i być pokryty czarnym futrem. Jego odgłosy miały przypominać rżenie konia, co dla mnie czyni go jednym ze straszniejszych hominidów, bo osobiście uznaję rżenie konia za dość straszny odgłos. Getzko miał być dość silny, potrafił bowiem wyrywać człowiekowi głowę. Ale wbrew pozorom był też miły. Przykładowo uratował dziecko podczas burzy. Być może Getzko był jak nasz pan szympans z poprzedniej warstwy. Był to po prostu goryl, który zbiegł z oczy cyrku i żył sobie w polskich lasach. To pasowało do opisu stworzenia, które ma czarne futro wszędzie poza twarzą i które niekoniecznie jest, powiedzmy, na wskroś agresywne. Zauważcie, że Getzko według opisów zaatakował tylko kogoś, kto, zgaduję, pierwszy go zaatakował w postaci tego kozaka, dokładnie jak goryle, które atakują głównie w samoobronie i są na ogół całkiem spokojne, chyba że czują się zagrożone. I przyznam, że sam trochę zmodyfikowałem historię Getzko w polskim internecie, a raczej dodałem jej fikcyjny element. Otóż to ja stworzyłem artykuł o Getzko na angielskiej wiki o kryptydach i nie wiedząc co dać jako ilustrację, bo Getzko nie ma żadnych ilustracji, żadnych rycin, żadnych zdjęć, dałem pierwszą rzecz, jaka mi wyskoczyła po wpisaniu Bigfoot w Google Grafika, jakiegoś Bigfoota w CGI i teraz każdy myśli, że ta ilustracja to jest Getzko. Co ja narobiłem? Latające żmije. Powoli zbliżamy się do końca listy miejskich legend i ogólnie legend polskich o potworach i innych stworzeniach w kwestii obskurności. Latające żmije to rzekomo stworzenia, które miały występować na Mazowszu. Pojawiają się dosłownie w jednym źródle, książkach Oskara Henryka Koldberga i tyle. Tak, tych samych co Robak Dziewiątka, ale są od niego dużo mniej znane. Są to latające na skrzydłach węże, które ponoć są tak jadowite, że mogą zabijać człowieka spojrzeniem. Tak. Człowiek bez twarzy. Podobno w Wejherowie na ulicy Dardowskiego żyć ma człowiek bez twarzy, który mówi we własnym języku i potrafi przenosić ludzi w inne miejsca czy przenosić ich w czasie. Podobno dzieci bardzo lubią tą historię. Tylko tyle byłem w stanie znaleźć. Biorąc jednak pod uwagę jego moce, jest to chyba najpotężniejsza z polskich legendarnych istot. No, może jedna jest potężniejsza. A jest nią Dzierzgoński Szrek. Oto jest absolutny koniec metaforycznej drogi polskich stworzeń z miejskich legend. To jest najdziwniejsza polska miejska legenda, jaką byłem w stanie znaleźć. Dzierzgoński Szrek. Szrek ten miał być straszakiem na młodsze dzieci, stworzonym przez starsze dzieci, które chciały odstraszać młodszych od swojej meliny, gdzie zażywali narkotyki, grożąc im, że Szrek ich pobije, i straszyły dzieci takimi zdaniami jak: nie idźcie tam, bo tam jest Szrek, kurwa. Jak Szrek was tu zobaczy, to spuści wam w pierdol. Kurwa, Szrek, mój kolega was zabije, zaraz wy kurwy. Szrek nie istniał, ale jednego dnia przestraszone dziecko poszło do swojej matki i opowiadało jej o całej akcji, a ta zdenerwowała się, poszła do starszych i z nauczycielami rozbiła gang. Wtedy rodzice zaczęli straszyć dzieci, że Szrek mieszka pod rzeką Dzierżgonką i jak dziecko podejdzie zbyt blisko rzeki, to złapie je i je utopi. Skutkowało to m.in. tym, że dzieci bały się rzek oraz przechodzić mostem nad Dzierżgonką. Ponoć do tej pory rodzice w całym Dzierżgoniu straszą swoje dzieci Szrekiem. Będę szczery, mam wrażenie, że ta legenda to fałszywka. I to fałszywka napisana przez jakiegoś mojego widza, ale wciąż, co śmieszne, to śmieszne. A to
jest bardzo śmieszne. No. I to by było na tyle na temat tego iceberga o miejskich legendach. Bardzo długo go robiłem. Ślęczałem nad nim, robiąc research, szukając tych wszystkich miejskich legend, szukając to po web archive i tak dalej. Po jakichś blogach, po jakichś, nie wiem, różnych stronach po prostu szukałem tych miejskich legend od 1 stycznia. 70% pracy w sumie nad tym icebergiem to był research, szukanie tych wszystkich informacji, zdjęć i tak dalej. Naprawdę, robiłem ten iceberg od 1 stycznia i to dlatego tak długo niczego nie było. Mam nadzieję, że iceberg wyszedł mi dobrze. Że wam się spodoba i że cała ta moja praca nie poszła na marne. Oczywiście ja nie wyczerpałem tutaj tematu miejskich legend. Bardzo chciałbym, żebyście wy w komentarzach się podzielili jakimiś legendami, które może zapomniałem dać, albo jakie wy tylko znacie, jakieś takie strasznie mało znane, jakieś wasze lokalne legendy, co tam, nie, na przykład nigdzie ich nie ma w internecie. Jest naprawdę tego ciekaw. Kocham temat miejskich legend, zwłaszcza kryptyd i innych takich potworów i tak dalej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Ach. Prosta, luźna miejska legenda na rozluźnienie klimatu opowiada na... Karlik! Opowiadały o tym, że wartownicy byli często ofiarami morderstw. Karlik! No nie... Karlik! A pedagog, psycholog z lokalnej po... Kto ryknął? Co to miał być za ryk? Co to było? Co to było? Co to było? Pedagog, psycholog z lokalnej poradni planowało uczynić tak? Przestań! Kurwa! Daj mi nagrać tego ducha! No co ty robisz? Pierdolę! Teraz zleję! Kurwa!